Miałem mówić o czymś zupełnie innym. Przygotowałem się na bardzo mądrą, bardzo długą, bardzo ciekawą wypowiedź na temat huny, na temat niezwykłej techniki i jak można wyjść z bardzo trudnej sytuacji, jak można wyjść z bardzo niekorzystnego sposobu myślenia, jak można zacząć czuć tak, jakby się chciało czuć, ale a czemu w ogóle miałem o tym mówić? Dlatego, że już niedługo, za parę dni, będzie szkolenie, na którym przedstawię coś, co każdy człowiek powinien znać. Powinien znać lepiej niż Ojcze Nasz. Ale zdarzyła się zupełnie inna sytuacja. Moja dziewczyna dzisiaj była smutna. Dowiedziałem się, czemu jest smutna. Dlatego jest smutna, gdyż nasi znajomi pojechali na wakacje i są w bardzo ładnym miejscu. Moja dziewczyna bardzo się tym przejęła. Nie tym, że my nie jesteśmy na wakacjach. Nie. Tylko tym, że my nie mamy tak dobrze jak oni. Czyli porównała się znowu do kogoś innego. Od najmłodszych lat byliśmy porównywani i na temat porównywania jeszcze będzie nie jeden filmik. Będzie nie jedna jeszcze sytuacja o porównywaniu. Natomiast chciałbym powiedzieć swojej dziewczynie, że porównywanie nie jest nigdy dobre, ponieważ porównywanie stosujemy po to, żeby zauważyć, że inni mają lepiej, a my mamy gorzej. Porównywanie stosujemy w sytuacjach, kiedy chcemy coś skrytykować, a nie coś pochwalić. A ponieważ każde słowo, każde wypowiadane słowo powoduje jakąś emocję. I jeżeli mówimy słowa, które powodują negatywne emocje, szczególnie te powszechnie znane i słyszane tu i ówdzie, to wcale nie produkujemy dobrych hormonów, wcale nie produkujemy dobrego nastroju, wcale nie produkujemy tego, co jest dobre. I dlatego, jak moja dziewczyna porównała, że inni mają dzisiaj lepiej, to wtedy wyciągnąłem taką książeczkę, Cuchatka do zagadka. Otworzyłem i przeczytałem mojej dziewczynie. Książka, oczko, chmurka, herbatka, ananas, misio, cielaczek, irys, eukaliptus, buziaczek, arbus, razem, dziecko, zajączek, oliwka, podróż, ukochany, ciacho, hiacynt, arbus, trąbka, kaczuszka, uszko. I jak przeczytałem te śliczne słówka, to moja dziewczyna się uśmiechnęła. A wiecie dlaczego? Dlatego, że moja dziewczyna zna hunę, zna NLP, zna RTZ, zna wszystko, co może kobieta poznać. I moja dziewczyna usłyszała, że ja po prostu przeliterowałem coś. Przeliterowałem to, co chciałem jej powiedzieć. Kochani, mówcie pięknymi słowami. Mówcie piękne teksty pięknymi słowami i pięknie popatrzcie na piękny świat. Życzę wam pięknego humoru.